Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Mateusz Sienkiewicz, witam w kolejnym wydaniu naszego europejskiego cyklu. Dziś garść danych na temat informacji dotyczących wspólnej polityki rolnej na rok 2017. Do 15 grudnia można składać jeszcze w tej sprawie wnioski. A oto szczegóły. Wspólna polityka rolna jest polityką na rzecz wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a korzyści, jakie przynosi, należy im jasno wskazać. Stąd działanie, którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia Unii Europejskiej na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej. Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób wspólna polityka rolna przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji, czyli stymulowania zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji na obszarach wiejskich. Ma wskazać także sposób utrzymania funkcjonujących społeczności wiejskich w całej Unii Europejskiej. Wnioskodawca powinien też skoncentrować się na realizacji celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku oraz zrównoważonej produkcji rolnej, która spełnia dwa wymogi. Zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę środowiska, w tym odniesieniu do jakości i ilości wody. Ostateczny termin składania wniosków to 15 grudnia 2016 roku, a data rozpoczęcia działania to 1 marca 2017 roku. Gdyby ktoś chciał więcej szczegółów, odsyłam na stronę internetową europedirect.slupsk.eu. A to wszystko w dzisiejszym wydaniu naszego europejskiego cyklu. Kolejne nasze spotkanie w piątek, kilka minut przed 12. Mateusz Sienkiewicz, do usłyszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.